Jimenez, jesteśmy na ziemi. Jaka jest pańska pozycja? Jesteście na południowy wschód od naszej pozycji. Czołg, załatwcie ten czołg. Dobra, Scott, masz Zeusa. Rozwal drania. Ludzie Jimeneza umierają, Scott. Natychmiast zlikwiduj przeciwnika. Świetna robota. Jak pan się nazywa, kapitanie? Nie mam nazwiska, pułkowniku. Jestem duchem. I nigdy mnie tu nie było. To jasne, senior duch. Dobra robota, duchy. W okolicy są siły rebeliantów. Uważajcie na siebie. Wejdźcie do Juarez ostrożnie. Mamy na niebie ptaszka z nowymi danymi. Wróg wycofał się i zajął pozycję w supermarkecie. Chyba zamierza się tam okopać, więc bądź ostrożny. Ostrożnie, Mitchell, zbliżasz się do strefy wroga.
Rewelacja, Mitchell. Załatwiłeś większość ręcznych wyrzutni. Teraz możemy zapewnić ci trochę cięższego wsparcia. To miejsce wygląda na ufortyfikowane. Wywiad nie ma żadnych danych. Oczy otwarte, panowie. Uważajcie na strzelców. Nie będę mógł aktualizować twojego HUD, jeśli opuścisz obszar, kapitanie.
porządku. Obrona przeciwlotnicza w strefie to już historia. Możemy dać ci wsparcie z powietrza. W okolicy wciąż kręci się sporo brzydali. Sezon jest otwarty, duchy. Znakomita robota, duchy. Wykończyliście ich ostatnią obronę. Droga jest już czysta. Skierujcie się do głównego celu. Powtarzam, do głównego celu. Nie zapomnij, że w okolicy celu czeka na siebie wsparcie. Thank you.
Pułkowniku Jimenez, potrzebny nam raport sytuacyjny. Jesteśmy teraz na mostku Santy Marii. Przyjąłem, pułkowniku. Do supermarketu zbliża się Mitchell. Jego pozycja jest bardzo gorąca, więc potrzebuje pańskiego wsparcia. Trzymaj się, Mitchell. Przyjaciele są już w drodze. Kapitanie Mitchell, moi ludzie przekraczają most. Ani śladu przeciwnika. Na pozycji, sir! Moja drużyna na moście została zdjęta! Zrozumiałem, pułkowniku! Kapitan... Odpalamy. Ewakuować okolice celu. Pozycja celu. Gotów do zrzutu. Poszły. Misja ogniowa zakończona, kapitanie. Tak, Mitchell. To się nazywa profesjonalizm. Przejdź do punktu ewakuacji na parkingu. Generale, to, za co rebelianci gotowi byli zginąć w markecie, wciąż musi tam być. Proszę o pozwolenie na wejście. Odmawiam. Musisz znaleźć tę głowicę w Cidaku RS, synu. Więc ruszaj. Niech miejscowi zdobędą dane dotyczące wrogiej strefy. Wy skierujcie się szybko do Black Hawka. Przyjąłem. Black Hawk 5 czeka w punkcie ewakuacji.
Moi ludzie są w markecie. Brak kontaktu z wrogiem. Myślę, że kapitan Mitchell ma rację, więc wysyłam moich ludzi, by to sprawdzili. Karacho! Rebelianci wysadzili market! Nie! To była podziemna eksplozja, generale! Rebelianci, coś wybuchło! Moi ludzie, wszyscy nie żyją! Black Hawk 5, mamy silne odczyty radiologiczne w waszej strefie. Spływaj stamtąd, Black Hawk 5! Ewakuacja, tempo, tempo! Mam przekaz, kapitanie. Przesyłam na twój HUD. Otrzymujemy raporty od przywódcy rebeliantów Juana de la Barrera. Wynika z nich, że wojska amerykańskie przebywają w Juarez i walczą z oddziałami meksykańskimi. De la Barrera właśnie pokazał film, na którym widać amerykański śmigłowiec Black Hawk, strzelający do 22 meksykańskich rozjemców. De la Barrera określił to jako złośliwy i niesprowokowany atak. Przedstawiciele Pentagonu zwołali na dziś konferencję prasową, by wyjaśnić sytuację. To nie my! My nie zabiliśmy tamtych ludzi na moście. A od kiedy w wiadomościach pokazują prawdę? Popatrz tylko na to. Walki w mieście rozgorzały na wszystkich ulicach. Rebelianci zajęli większą część przedmieść i zadają ciężkie straty oddziałom lojalistów, czego przykładem jest wysadzony przed chwilą most. Pułkowniku Jimenez, jaka jest pańska pozycja? Przenosimy się. Nie możemy utrzymać aktualnej pozycji. Rebelianci, za dużo. Potrzebna nam pomoc. Przyjąłem, sir. Witam, kapitanie Mitchell. Muszę powtórzyć, że jest tu bardzo niebezpiecznie. Proszę na siebie uważać. Przyjąłem, pułkowniku. Mitchell, zneutralizuj przeciwnika. Pułkowniku, proszę przyjąć plac budowy jako pozycję odwrotu i spotkania z kapitanem Mitchellem. Lojaliści są pod ciężkim ostrzałem, kapitanie. Kapitanie, musimy już ruszać. Żebyśmy mogli się ewakuować, trzeba zlikwidować tych rebeliantów za plecami. Dobra, Scott! Zróbmy tym gościom małą niespodziankę!
Strefa jest czysta. Mitchell, dołącz do pułkownika i jego ludzi. Zaprowadzą cię do przywódcy rebeliantów, a przy odrobinie szczęścia do tych głowic. Pułkowniku, proszę o raport. Tak, generale. Mam ludzi niedaleko cmentarza, ale ostrzegam, że okolica jest bardzo niebezpieczna. Mitchell świetnie sobie poradzi. Trzeba mu tylko wskazać właściwy kierunek. Dobra, Scott. Nie zatrzymuj się i spotkaj się z przyjaciółmi niedaleko cmentarza. Kapitanie, konwój...
Fantastyczna robota, brawo! Uwaga! Coś ciężkiego posuwa się zaraz za twoim wsparciem. Dobrze, że meksykańscy lojaliści są po naszej stronie. Dobrze, a teraz przejdź na pozycję pułkownika. Lojaliści zostali przyduszeni ogniem w starym magazynie stacji kolejowej, niedaleko budowy. Mamy w strefie wrogich snajperów. Proszę o wsparcie.
Pułkownik Jimenez i jego ludzie są po przeciwnej stronie stacji, kapitanie. Ale związani są walką z wrogiem. Idź tam i natychmiast rozwiąż ten problem. Kończy się nam czas. Dobra, strefa jest czysta. Ruszajmy do punktu ewakuacji, kapitanie. Mitchell, mamy nowe informacje na temat głowic. Meksykańska dziennikarka chce przekazać nam jakieś dane. Trzeba ją wyciągnąć, kapitanie, ale to nie będzie łatwe. Dlaczego zawsze się tak dzieje, generale? Nigdy! Dlaczego tu jesteś, Mitchell? Czekaj na transport. Pułkowniku, mogę prosić o raport w sprawie tego pojazdu? Pojazd już czeka, generale. Dobrze, do roboty, Mitchell. Wsiadaj do transportera i sprowadź tę dziennikarkę. Pronto! Tak jest, Scott. Dobra robota. Strefa jest czysta, a transport jest w drodze. Spójrz na to miasto. Mitchell, co myśmy tu zrobili? To się nazywa cena pokoju, pułkowniku. To bardzo wysoka cena. Scott, mam przekaz z meksykańskiej telewizji. Wysyłam go na swój hat. Wojska amerykańskie wkroczyły do walki nielegalnie i poniosły miażdżące straty. Kiedy już pokonamy ich w Juarez, całkowicie pozbędziemy się imperialistycznej dominacji. Upaństwowimy wszystkie fabryki i damy wolność ekonomiczną ludowi. Mitchell, wkrótce dostaniemy wartościowe informacje na temat rebeliantów, ale dziennikarka zgadza się na spotkanie tylko na terenie areny walk byków w mieście. Nie będzie na nas długo czekać, więc liczy się czas, kapitanie. Ruszam w drogę. W porządku, kapitanie Mitchell. To tutaj. Powodzenia.
ludzie są do pańskiej dyspozycji. Niech pan zrobi z nich dobry użytek, senior Duch. Generale, wróg rozlokował w strefie 3 stanowiska obrony przeciwlotniczej. Co pan radzi? Nie możemy ewakuować VIP-a śmigłowcem, dopóki nie zneutralizujemy tych pelotek. Mitchell, bierz się za to! Chcę pozbyć się tej obrony przeciwlotniczej i to natychmiast! Kapitanie, musisz wrócić do walki. Jeśli opuścisz obszar misji, stracisz dane wywiadowcze z HOT.
kapitanie. Został jeden. Musisz pozostać w strefie, albo stracisz HUD, kapitanie. Kapitanie, musisz wrócić do walki. Jeśli opuścisz obszar misji, stracisz dane wywiadowcze z HUD. Uwaga, duchy! W kierunku VIP-ów leci wrogi śmigłowiec. Kieruje się prosto do strefy lądowania. Wyeliminujcie go natychmiast. Kapitanie Mitchell, to tutaj. Powodzenia. Moi ludzie są do pańskiej dyspozycji. Niech pan zrobi z nich dobry użytek, senior duch.
Generale, wróg rozlokował w strefie 3 stanowiska obrony przeciwlotniczej. Co pan radzi? Nie możemy ewakuować VIP-a śmigłowcem, dopóki nie zneutralizujemy tych pelotek. Mitchell, bierz się za to! Chcę pozbyć się tej obrony przeciwlotniczej i to natychmiast! Musisz pozostać w strefie, albo stracisz HUD, kapitanie. Świetna robota, kapitanie. Przejdź do następnego celu. Kapitanie, został jeden.
Uwaga, duchy! W kierunku VIP-u wleci wrogi śmigłowiec. Kieruje się prosto do strefy lądowania. Wyeliminujcie go natychmiast. Wrogi oddział przeszedł do historii. Dobra robota, duchy. Doskonała robota, kapitanie. W powietrzu jest bezpiecznie. Po dziennikarkę już leci śmigłowiec. Zbliżają się przeciwnicy. Szykujcie się, panowie. Zajmijcie ich, dopóki śmigłowiec nie zabierze dziennikarki. Ci żołnierze to nie są Meksykanie. Powiedziałbym raczej, że najemnicy. Zgadzam się. Rosen, dasz radę przyjrzeć się im bliżej? Nie da rady, Scott. Nie mam pojęcia. Przesłaliśmy obraz do Waszyngtonu. Czekaj na dalsze dane. To najprawdopodobniej najemnicy z Panamy, transportujący zagubione rakiety Kaszmira z kanału. Jesteśmy w powietrzu z VIP-em. Dziennikarka jest bezpieczna. Doskonale, pułkowniku. Musimy natychmiast z nią porozmawiać na temat planów rebeliantów. Może dowiemy się czegoś o tych najemnikach. Utrzymałeś tę pozycję z wielką klasą. Teraz zabieraj się stamtąd. Zorganizowaliśmy punkt ewakuacji. Wszystkie dostępne jednostki chronią VIP-a, więc zostałeś sam. Powtarzam, przejdź do punktu ewakuacji. Do ulicy na wschodzie jest dojście, ale w tej chwili blokuje je gruz. Musisz przejść aleją na południe od placu.
Black Hawk 5 krąży wokół twojej pozycji. Przygotuj się do ewakuacji. Mayday! Mayday! Black Hawk 5 został trafiony! Wrogi ostrzał! Trafili nas! Black Hawk 5 spada! Mayday! Mayday! Mitchell, straciliśmy śmigłowiec. Zostań na miejscu, póki nie zorganizujemy nowego punktu ewakuacji. Jestem w sektorze, generale. Mogę dotrzeć do Mitchella. Więc rób to, żołnierzu. Gaz do dechy. Ci najemnicy są świetnie wyszkoleni. Będziesz musiał zachować większą ostrożność. Niech pan wytrzyma jeszcze trochę, kapitanie. Jestem w drodze. Jestem prawie na miejscu, ale trafiłem pod ciężki ostrzał. Kiedy tylko mnie pan zobaczy, proszę przejść na moją pozycję. Nie wytrzymam tu za długo, tu jest za gorąco.
miejscu, ale trafiłem pod ciężki ostrzał. Kiedy tylko mnie pan zobaczy, proszę przejść na moją pozycję. Nie wytrzymam tu za długo, tu jest za gorąco. Kapitanie, musisz wrócić do walki. Jeśli opuścisz obszar misji, stracisz dane wywiadowcze z HOT. Kapitanie! Tempo! Nie będę mógł aktualizować twojego HUD, jeśli opuścisz obszar, kapitanie. Kapitanie, musisz wrócić do walki. Jeśli opuścisz obszar misji, stracisz dane wywiadowcze z HOT.
Muszę się czegoś chwycić, kapitanie! Tu jest trudno o przyzwoitą drogę! Mitchell, musisz jak najszybciej zabezpieczyć załogę tego Black Hawka. Nikogo nie zostawiamy, czy to jasne? A teraz w sprawie najemników. Wywiad podaje, że godzinę temu 20 km od Juarez wylądowały dwa samoloty z Panamy. Przypuszczamy, że przewoziły one rakiety Kaszmira skradzione z kanału. Mamy więc problem, Mitchell. Chcę moich ludzi z powrotem, ale trzeba także znaleźć rebeliantów i przejąć głowicę, zanim zdołają... Musimy cię stamtąd wydostać, kapitanie. Ludzie pułkownika Jimeneza przeprowadzą cię do punktu ewakuacji. Kieruj się w stronę oczyszczalni wody. I Mitchell, uważaj na siebie. Kapitanie, 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 otwórz oczy! Patrz na mnie, patrz na mnie! Stracił pan przytomność po wybuchu, kapitanie Mitchell, ale wszystko będzie dobrze. Martwisz mnie, synu. Nie daj się zabić na mojej służbie. To rozkaz. Przyjąłem, generale. To się już więcej nie zdarzy. Dobrze wiedzieć, że wciąż żyjesz. Wysłaliśmy oddział, który oczyści pole minowe. Wywiad podaje, że przeciwnik blokuje drogę ucieczki lojalistów. Zajmij się tym, kapitanie. Jesteśmy z panem, kapitanie Mitchell.
pozycji, sir. Jesteśmy z panem, kapitanie Mitchell. Trafiony! Zostajemy na pozycji, sir. Jesteśmy z panem, kapitanie Mitchell. Zrozumiałem, sir. Jestem na pozycji, sir. Jesteśmy z panem, kapitanie Mitchell.
na pozycji, sir. Jesteśmy z panem, kapitanie Mitchell. Teren czysty. Uwaga, Mitchell. Masz w okolicy mnóstwo nieprzyjemnych panów i chyba cię szukają. Zrozumiałem, sir. Mitchell, zbliża się zagrożenie z powietrza. Musisz je wyeliminować, zanim zorganizujemy twoją ewakuację. Cel trafiony. Akcja pierwsza klasa, Mitchell. Przestrzeń powietrzna jest bezpieczna. Wokół punktu ewakuacji krąży Black Hawk, więc ruszaj.
Kapitanie Mitchell, mamy nowe dane na temat najemników. Meksykańska dziennikarka potwierdza, że panamscy nacjonaliści przetransportowali rakiety z kanału. Prawdopodobnie pod kontrolą strony trzeciej. I jeszcze jedno. Jeśli chodzi o twój hat, właśnie pobraliśmy oprogramowanie, które powinno przywrócić go do działania. Daj mi znać, jeśli znów będzie pracował. Guzik mnie obchodzi, kim są ci najemnicy. Serbowie, Ukraińcy, północni Koreańczycy. Wszystko mi jedno. Niech po prostu znikną z mojego pola walki. Najpierw jednak przejdź do miejsca katastrofy Blackhawka 5 i zaczekaj tam na konwój. Nadajnik śmigłowca zdechł, więc potrzebuje pary oczu na ziemi. Generale, mamy w okolicy sporo przeciwników. Czekali na nas, aż odzyskamy Blackhawka 5. Oczyść teren i ruszaj na miejsce katastrofy. Musisz dotrzeć do Blackhawka, zrozumiano? Nie zostawiamy nikogo. Przyjąłem, generale. Nie zawiedziemy pana. Generale, jesteśmy na miejscu katastrofy. Mam kontakt wzrokowy ze szczątkami, ale ani śladu po poruczniku Rosenie i śmigłowcu. Co masz na myśli? Nie ma ich? Na to wygląda, generale. Widzę w okolicy dużo śladów po pojazdach. Jak widzisz, kapitanie, rebelianci oczyścili teren. Chyba po prostu wywieźli tego Blackhawka. Planujemy teraz... Właśnie otrzymaliśmy to z Juarez, gdzie rebelianci przetrzymują amerykańskiego pilota. Ponoć został zestrzelony po meksykańskiej stronie granicy, co stanowi bezpośrednie naruszenie postanowień zawartych między USA i Meksykiem. Rebelianci obiecują w ciągu godziny pokazać wrak śmigłowca. Pentagon jak na razie odmawia komentarzy w tej sprawie. Kapitanie, musimy jak najszybciej wydostać porucznika Rosena. Mamy dane wywiadowcze i wkrótce powinniśmy poznać jego pozycję. Mitchell, mam nowe dane dotyczące porucznika Rosena. Rebelianci przetrzymują go w Haciendzie, około 5 kilometrów od Juarez. Musisz tam pójść i go wydostać. Wrak Blackhawka ukryty jest gdzieś niedaleko. Cicha operacja, kapitanie. Dostań się tam. Wyprowadź porucznika Rosena i wysadź wrak śmigłowca. Tam się aż roi od rebeliantów. Powodzenia, żołnierzu.
wracać. Jak się cieszę, że cię widzę, stary. Zabierz mnie stąd. Generale, mamy przesyłkę. Powtarzam, przesyłka jest w naszych rękach. Dobrze, kapitanie. Zabierz Rosena do śmigłowca, ale nie zapomnij o Black Hawku 5. Najpierw musisz zniszczyć wrak. Spójrz na to maleństwo, Mitchell. Chciałbyś pewnie dodatkowej sztuki C4, żeby wysadzić to miejsce. Cieszę się, że pana widzę, poruczniku Rosen. Dobrze znów znaleźć się w siodle. I właśnie się dowiedzieliśmy, że prezydenci Ballantyne i Ruiz Peña spotkali się na tajnym posiedzeniu w Waszyngtonie, by podpisać porozumienie i w ten sposób dać zielone światło połączonym siłom amerykańskim i meksykańskim do walki z rebelią, która rozpanoszyła się w Meksyku. Dobra, Mitchell. Działamy oficjalnie. A dzięki meksykańskiej dziennikarce mamy potwierdzone dane dotyczące miejsca przechowywania dwóch ostatnich głowic. No to jedziemy. Wracasz do Juarez. Posłuchaj, nasza praca tutaj jest już prawie skończona. Ostatnim celem jest supermarket w centrum miasta. Zobaczysz go na zdjęciu satelitarnym. W środku są rebelianci i głowice. Mitchell przejmie i utrzyma budynek, a Bravo i ich zespół do spraw broni jądrowej wejdą do środka i zabezpieczą towar. Dostaniesz całe niezbędne wsparcie. I mam tu na myśli wszystko, czym dysponujemy. Hej, kapitanie, jestem twoim Bravo. Jak za dawnych czasów, co? Tak, dawne czasy. Przedwczoraj w Mexico City. Nie było tak źle, co kapitanie? Jeśli twoi chłopcy zakończyli już ten festiwal miłości, to możemy brać się za głowicę. Przepraszam, sir. Dobra, Mitchell wyeliminuje dwa stanowiska obrony przeciwlotniczej niedaleko budynku, żebyśmy mogli spuścić oddział Bravo. Rozwalmy tych drani i wracajmy do domu, panowie. Przyjąłem, generale. W porządku, kapitanie Mitchell. Chyba na ciebie zaczekamy. Nie będziecie musieli długo czekać. Thank you.
odbioru, Scott. Bez odbioru. Dobrze, Scott. Wdmuchnij te pelotki. Kiedy zniszczysz te stanowiska, wylądujemy na miejscu i wejdziemy do środka. Tak, Scott! Dobra robota! Wciąż mamy w okolicy jedno stanowisko obrony przeciwlotniczej. Musisz je wyłączyć z akcji, zanim przejdziesz do celu.
robota, kapitanie. Lotki zneutralizowane. Przechodzimy w pobliże celu. Wejdziemy przez dach budynku. Powodzenia, Bravo! Mitchell, masz nowe zadanie. Przejmij i utrzymaj cel. W tym czasie oddział Bravo zabezpieczy dwie głowice. Zbliża się wielu przeciwników. Musisz utrzymać pozycję, kiedy Bravo będzie zabezpieczać towar. Powtarzam, utrzymaj pozycję. Pierwszą głowicę w budynku. Proszę o pozwolenie na neutralizację. Przyjąłem, Bravo. Możecie zaczynać. Cel numer jeden został rozbrojony, generale. Przechodzimy do celu numer dwa. Fantastyczna robota, Bravo. Scott! W twoją stronę idą kolejni ludzie! Wytrzymaj! Brawo! Czekam na raport. Straciliśmy cel numer dwa. Powtarzam, celu numer dwa nie ma na miejscu. Z pewnością jest już w drodze. To jest zupełnie nie do przyjęcia, Brawo! Trzeba znaleźć tę głowicę i to natychmiast. Generale, właśnie otrzymaliśmy informację, że głowica numer 2 jest w rękach de la Barrera. Przywódca rebeliantów wykorzystał do ucieczki kanały. No to ruszajcie za nim, Bravo! Szybciej do cholery!
Przejdź do punktu zbornego, Mitchell. Sytuacja chrzani się z minuty na minutę. Wysyłam ci wsparcie powietrzne i lądowe. Będą całkowicie pod twoją kontrolą. Jak wasza sytuacja, Bravo? Wciąż ani śladu de la Barrera i głowicy. Satelitarny informuje o zbiórce rebeliantów znajdującym się nieopodal w kompleksie budynku. Może być tam ich przywódca. Lokalizację powinieneś już mieć na H. Ruszaj natychmiast. Dobra, Scott. Nie będzie łatwo dotrzeć do głównego celu. W okolicy jest mnóstwo przeciwników. Zobaczę więc, czy zdołam załatwić wsparcie artylerii. De la Barrera uciekł. Tunel biegnie ku górze. Wszedł do kompleksu budynków nad nami. Walczymy w tej chwili z najemnikami. Kim do diabła są ci faceci? Powiedz mi, co z głowicą? Macie głowicę? Nie, generale. Wciąż mają de la Barrera. Satelitarny informuje o zbiórce rebeliantów znajdującym się nieopodal w kompleksie budynku. Może być tam ich przywódca. Lokalizację powinieneś już mieć na H. Ruszaj natychmiast. Dobra, Scott. Nie będzie łatwo dotrzeć do głównego celu. W okolicy jest mnóstwo przeciwników. Zobaczę więc, czy zdołam załatwić wsparcie artylerii. De la Barrera uciekł. Tunel biegnie ku górze. Wszedł do kompleksu budynków nad nami. Walczymy w tej chwili z najemnikami. Kim do diabła są ci faceci? Powiedz mi, co z głowicą? Macie głowicę? Nie, generale. Wciąż mają de la Barrera. Tak, sir, ruszamy!
pozycji! Czekam na coś do trafienia, ser! Duży zły chłopiec rusza w drogę! Na pozycji, sir! Czekam na cel! Tak, sir! Ruszamy! Generale, mamy kontakt wzrokowy z Delabarrerą. Wsiadł na pokład Havoka i właśnie startuje. Zaraz przekażę obraz. Duży zły chłopiec rusza w drogę! Thank you.
został załatwiony. Michel go rozwalił. Powtarzam, cel główny wyeliminowany. Odpalamy. Ewakuować okolice celu. To jeszcze nie koniec, duchy. Natychmiast przejdźcie do strefy lądowania. Odlatujecie stąd. Doskonale, Michel. Aż strach pomyśleć, co by się teraz działo, gdyby nie ty. Ale to jeszcze nie koniec. Zbadaliśmy przed chwilą miejsce upadku Havoka. Znaleźliśmy ciało de la Barrere, ale nie było głowicy. Powtarzam, głowica wciąż gdzieś tam jest i mają ją najemnicy. Black Hawk 9 właśnie przekracza granicę i zbliża się do punktu wejścia.
Generale, wywiad informuje o przeciwniku w pobliżu bramy. Wytyczyliśmy inną trasę. Duchy, mamy małego ptaszka na północny zachód od waszej pozycji. Reszta należy do was. Nie zwalniajcie ani na sekundę. Mitchell musi jak najszybciej znaleźć się na ziemi. Przyjąłem, sir. Podchodzimy na miejsce. Dobra, Scott! Bierz głowicę i lecimy do domu! Ptaszek schodzi w dół. Powodzenia, panowie. Chcemy być z was dumni. Mamy rebeliantów przy generatorze we wnętrzu góry, inną grupę, która zajęła główną elektrownię oraz duży oddział przy głównej bramie. Pozbądźcie się ich, duchy, ale ostrożnie, mówimy tutaj o najemnikach. Thank you.